Dzień dobry, witam Państwa ponownie. No właśnie tak jak wcześniej wspomniałam w poprzednim filmiku, obiecałam Państwu, że spotkam się i po prostu omówię do końca kwestię planowanego przeze mnie wyraciku, prawda? Więc właśnie już jestem w tym momencie, że po prostu wykończyłam. Udało mi się dokupić ten motyw bramny. I udało mi się już to w końcu ukończyć. Więc chciałabym Państwu jeszcze przybliżyć, bo skończyliśmy na momencie, kiedy ja miałam wykonane rondo. Nie rondo, tylko owal, prawda? Czyli koło. Więc samo to, z czego powstaje ta czapa, prawda? Więc doszliśmy do tego momentu. Następnym krokiem, jaki poczyniłam, oczywiście dorobiłam jeszcze kilka rzędów, prawda, na obwodzie, z tego względu, że po prostu im większy jest po prostu owal, tym większa jest ta czapa, większe możliwości manewru, prawda, ustawiania, przekręcania, zakładania do woli, prawda. Więc ja jednak postanowiłam, że zakończę na tej średnicy, więc mniej więcej to jest, tak będzie około 30, może to, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, obiecałam, że to ma być 40, ale nie dodałam, że od pewnego momentu trzeba będzie po prostu zacząć gubić oczka, więc niestety troszeczkę mniejsza ta średnica wyszła, a pomimo tego uważam, że chyba uzyskałam to, co chciałam. No, proszę zobaczyć, tak to mniej więcej wygląda, więc tu jest ta otoczka, prawda? Rondo, które nakładamy na, prawda, naszą głowę. I co? Może dokończę. Właśnie do momentu doszliśmy, kiedy miałam ten owal zrobiony, prawda? No i przyszło mi w pewnym momencie gubić oczka, ponieważ nie mogę robić nadal tego, bo co ja z tym potem zrobię, prawda? Spadnie mi to z głowy, więc żeby to dopasować do obwodu głowy naszej, więc trzeba będzie zgubić te oczka, prawda? Widać zresztą, że obwód mojej głowy, a średnica, załóżmy, od tego ronda jest znacznie większa, więc trzeba było to zmniejszyć do rozmiarów mojej głowy. Tak więc następnym krokiem, jakim poczyniłam, zaczęłam gubić oczka. Więc na obwodzie kolejno kuwałam i co kilka oczek, co 4 czy co 5, to zależy po prostu od Państwa rozmiarów, prawda, jakie Państwo macie, i zaczynamy gubić oczka. Zmniejszamy ich ilość do takiego momentu, kiedy po prostu obwód tego tutaj beretu będzie po prostu odpowiedni do naszych rozmiarów, prawda? Więc musimy to zgubić tyle razy i tak w miarę równomiernie i po prostu w jednakowych odcinkach, żeby po prostu ten cykl się powtarzał. Z tego względu, żeby po prostu nie wyszło tak, że z jednej strony mamy bardzo namarszczone, a z drugiej mamy po prostu gładkie, prawda? Czyli na całym obwodzie równomiernie należy gubić te oczka. Ustalamy na przykład, że co 4 oczka jedno gubię, co 4 jedno gubię, co 4 bądź co 5 jedno gubię. Wszystko zależy od tego po prostu, jakie Państwo macie tam rozmiary swoje, prawda? Tej głowy, więc wszystko od tego zależy. No i robimy tyle, żeby po prostu nasza głowa się tutaj w miarę zmieściła i żebyśmy mieli jakieś tam pole manewru, prawda, tym berecikiem, żeby był jakiś zapas, luz. W tym momencie to wygląda w ten sposób. Po wybraniu, prawdopodobnie to się jeszcze lepiej ułoży. Nie jest to źle, jest to dobrze, jestem zadowolona z tego efektu. To tak wygląda, efektu końcowego. To wiadomo, że to się wszystko poukłada, jeżeli założymy to na głowę, prawda? Jest dobrze. Nie mogę powiedzieć, żeby to było po prostu źle wykonane. I tak jak mówię, po wypraniu prawdopodobnie to jeszcze się po prostu wszystko ułoży. Wiadomo, że oczka na świeże, prawda? Te oczka są gdzieś, chociaż staram się robić je równe, prawda? Dociągać jednakowo nitkę. Jednak mogą się zdarzyć jakieś tam może takie nierówności niewielkie. Więc to wszystko się po wypraniu, po namoczeniu, prawda, tej łódki, ona się po prostu ułoży, dopasuje.
No więc wygląda to w ten sposób. Teraz spróbuję to założyć na siebie. Wydaje mi się, że chyba nie powinno być źle. Nie wiem, jak Państwo to odbiorą, bo to można różnie, różnorako po prostu zakładać. No, załóżmy, że zaciągnę to na czoło, prawda? Więc jak to będzie się miało? Może to być w ten sposób, berecik taki, prawda? No nie jest to źle, nie jest to źle wbrew pozorom. No co, układamy sobie, prawda? Ej, no, bądź prosto na tył, w ten sposób. Może to być założone w jaki sposób? Może to być założone tak, że po prostu no, przyciągamy sobie gdzieś tą beretkę, gdzieś tam na bok, prawda? Czyli ściągamy ją w ten sposób. No to też ma swój urok, prawda? Więc no, wszystko zależy od Państwa jakichś tam gustów, upodobań i stylu w danym momencie ubrania, prawda? Bo no, nie zawsze beret nam do wszystkiego pasuje. Więc wszystko jest zależne od tego, jak Państwo sobie tam to już dopasujecie i do czego, prawda? No może być to tak, może być to jeszcze jak inaczej można to założyć. No w sposób taki, nie, no chyba wydaje mi się, że chyba najbardziej odpowiedni dla mnie to chyba będzie tak albo bok, któryś, może być to ten prawdopodobnie, ten bok, ewentualnie normalnie założyć. Naciągnąć na tył, tak żeby z tyłu właśnie troszeczkę nam tam zwisało, prawda? Nie wiem, czy to będzie widoczne, raczej chyba nie bardzo. No mniej więcej tak to wygląda. No chyba nie jest to tragicznie. Wydaje mi się, że chyba dobrze. To znaczy inaczej będzie to na pewno leżało, jeżeli będziemy mieli związane włosy. Inaczej, jeżeli będzie to załóżmy, no w jaki sposób jeszcze można założyć? Można to jeszcze założyć w sposób, załóżmy, no tak, prawda, że nie naciągamy, załóżmy, na czoło, tylko mamy gdzieś ten berecik tam z tyłu i który też po prostu jest tylko taką, no jakby ozdobą naszą, prawda, do całości, więc, no wygląda to fajnie, wygląda to fajnie. Myślę, że nawet dobrze jest mi w tym kolorze i ogólnie, no, ogólnie jest do przyjęcia, no, wydaje mi się, jest do przyjęcia i no nie wiem, jak Państwo to odbierają, ale no, nawet dosyć fajnie to wygląda. No i na jakieś, prawda, wietrzne dni, najlepiej, no chłodniejsze takie, prawda, kiedy zawiewa mocno wiatr, kiedy po prostu, no, chce nam urwać uszy. No więc, no, takim zabezpieczeniem właśnie może być taki berecik. Oczywiście, no, mogą być równie inne, prawda, rzeczy, jak jakieś tam takie nauszniki, czy jakieś po prostu inne czapy, które chronią nasze głowy przed właśnie jakimiś przeciągami, wiatrami, prawda, i tak dalej. No wiadomo, trzeba chronić swoje uszy, żeby po prostu nie mieć później z nimi problemów. No sprawy laryngologii wiadomo, że no z czym to się wiąże, no ze wszystkim, prawda, jeżeli są jakieś tam, no wiadomo, niedoleczone, niewyleczone, niezadbane, więc coś tam się później pakujemy głębszego i po prostu jakieś powikłania mogą być i tak dalej, i tak dalej. Więc zatoki, potem zapalenie opon mózgowych, no wszystko, różne choroby, które później są, narastają, są poważniejsze, no i powikłania z tego powodu też są i są różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, no potem nieprzyjemne historie, prawda, no i szpital, no i coś tam, no i bo jesteśmy na okresu sił, bo jesteśmy już prawie praktycznie, no w stanie takim, no agonalnym, nieładnie to określę, ale no dochodzi do takich sytuacji. Więc żeby uniknąć jakichś różnych historii, więc najlepiej jest zapobiegać, prawda, czemuś tam. I co? No i właśnie takie berciki, tak jak to. Chociaż ja osobiście nigdy nie lubiłam czapek, nigdy nie lubiłam właśnie mieć cokolwiek na głowie. No dla mnie, jak już zrobiłam jakąś tam sobie fryzurę, no, oczywiście po swojemu, więc no chciałam, żeby ona tak była. No wiadomo, że jak założymy jakiś tam beret czy czapkę, no ta fryzura nam się, te włosy gdzieś nam się tam zniekształcą, gdzieś tam nam się pozałamują, to już nie będzie to, prawda? Nie daje nam tego efektu takiego. No ja osobiście też nie lubię nosić czapek. Zresztą zakładałam sporadycznie, kiedy naprawdę sytuacje były takie, no gdzie no, były ekstremalne temperatury w granicach, no tak jak w Polsce. No w granicach 30 stopni mrozu, no więc to są temperatury bardzo niskie. No to w takich skrajnych przypadkach jakieś tam zakładałam tą czapę, jeżeli gdzieś się wybierałam, załóżmy. No więc tak, a tak generalnie po prostu ja tego nie zakładam na głowę, bo ja nie lubię, ale
ale postanowiłam, bo jednak to przekonać się do pewnych rzeczy. Może z czasem człowiek tam zaczyna pewne rzeczy rozumieć, może tam dojrzewa do pewnych momentów, do pewnych jakichś tam rzeczy, gdzie po prostu, no chociaż wcześniej też zdawałam sobie z tego sprawę, znałam po prostu tą całą historię i cały przebieg tego, co tam się dzieje, prawda? Jeżeli załóżmy, zachorujemy na te uszy, czy zachorujemy, że zaatakuje nam zatoki, czy po prostu inne sprawy, takie jak zapalenia pomózgowych, czy jeszcze jakieś inne sprawy, prawda? Więc to wszystko jest takie, no znane mi, więc zdawałam sobie sprawę z tego, jednak nie podchodziłam do tego tak serio, prawda? Teraz jednak postanowiłam, że jednak mimo wszystko, pomimo tego, może to z wiekiem też przyszło, nie wiem, że jednak takie nakrycie głowy jest konieczne i no żeby po prostu no, dbać o siebie, o swoje zdrowie, prawda? Bo mamy jedno, więc jeżeli je stracimy, no to wiadomo, że no, nikt nam tego zdrowia nie odda, prawda? No więc no, no, uważam, że takie nakrycia głowy są niezłe. No i wydaje mi się, nie wiem jak Państwo to ocenią, ale wydaje mi się, że nawet no, nieźle po naciągnięciu na czoło i powiedzmy po prostu tylko nałożeniu takim śmiesznym. No ma to jakiś tam urok, prawda? Jakaś ozdoba jest, jakoś tak w miarę chroni, prawda? No i uszy, i głowę, i w ogóle, no wiadomo, że najbardziej wychłodzony organizm to jest no, przez stopy i przez głowę, więc ciepło ucieka, prawda? Więc żeby je przytrzymać, no więc najlepiej jest właśnie nakładać coś jednak na tą głowę i chronić ją, prawda? Podobnie na stopy, no. No cóż, ja będę się wywodziła. No jak Państwo oceniacie tą moją robótkę? No wydaje mi się, że jest fajnie, że nie jest źle i myślę, że no, po wypraniu wiadomo, to się wszystko jeszcze zrówna, nabierze jakichś tam no, właściwych jeszcze kształtów, bo wiadomo i no chyba jest fajnie, no jest fajnie. Nie wiem właśnie jak to się będzie... Nie, no jest dobrze, też jakiś problem mam z tą grzywką, mam śmieszną. W tej kamerze to tak nie za bardzo mogę sobie z nią poradzić, no ale no, generalnie może być, generalnie może. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no. No i właśnie powracając do tematu beretów. No, no i proszę zobaczyć, jak to jest, jak to się ma, tak, nieźle, nieźle. Ta strona może to jest lepsza troszkę, tutaj jest za dużo tych włosów i one się tak zbierają i po prostu gubią to, prawda? Ten berecie się gdzieś tam gubi. Jednak ta strona lepiej, bardziej. No ale prawda, jest coś tam z tyłu, fajnie. To mam taką przepaskę, która mi właśnie jest dopasowana do mojego obwodu głowy. Więc czy ją naciągnę na czoło, czy ją troszeczkę podniosę do góry, ona i tak będzie mi się trzymała, prawda? Nie spadnie mi przy silniejszym wietrze. No, myślę, że jest fajnie, że jest fajnie. A gdyby mnie te włosy dała tak za ucho, jakby to się miało. Ale też dobrze, więc no proszę bardzo, chyba nawet lepiej, a gdybym dała jeszcze za to drugie, no jakby to się miało, no też fajnie, no ta grzywka troszeczkę by wtedy tak może za bardzo była, ale nie, no nie, no generalnie, no dobrze, jest fajnie, no i myślę, że takie właśnie nakrycie głowy, tak jak właśnie w tym przypadku moim, ta beretka, czy jakieś przepaski, czy jakieś tam inne sprawy, czapy. No są przeróżne w sklepach, są przeróżne fantastyczne i kolorystycznie, i stylowo, i no w ogóle no, wybór jest naprawdę bardzo, bardzo duży. I można to kupić też za no, niezbyt duże pieniążki, no też zależy, prawda, zależy też w jakim sklepie, jaka firma i w ogóle no, wykonanie i tak dalej, prawda. No ale fajnie jest, jak sobie zrobimy sami, prawda? I cieszymy się z tego, żeśmy sobie zrobili. No jest taki berecik. No jest nieźle, uważam. I myślę, że no Państwu może też się to spodoba. No fajnie by było, gdyby też nie. Chociaż to nie o to chodzi, żeby się Państwu podobało. To bardzo tylko miło, skoro ja sobie zrobiłam, no to dobrze by było, gdybym nie była z tego zadowolona. Ale miło, jeżeli Państwu się też również to spodoba, więc jest to miłe dla mnie, prawda? No, no to jest tak mniej więcej. Cóż jeszcze mogę dodać? Nie, no fajny ten berecik. Fajny. Myślę, że włosy się troszeczkę lepsze są niby, ale to już nie do końca, już też mam z nimi taki jakiś tam problemik. Powinna mnie w zasadzie podciąć.
no bo jakby nie było samo zjaśniane i po prostu, no wiadomo, że z czasem po iluś tam rozjaśnieniu ten włos jest wysuszony i łamliwy i zaczyna robić się taki szczępiasty i w ogóle no... No i chyba nam się coś przełączyło, ale to nic. Zaraz piszemy hasło. Bo coś nam się porobiło, więc ktoś nam tutaj namieszał bądź... No nie wiem, no już jest, już wróciłam, już jest obraz. I co? I co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, no i właśnie ten berecik. No jest naprawdę no, fajny, sympatyczny taki. No, za chwilę to sobie przepłuczę po prostu. No, mi się troszeczkę tak zrówna. No fajnie, 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 fajnie. No fajnie wróci. Tam mniej więcej wygląda. Z taką otoczką właściwie, no fajną przekazką jakby na czoło. No wtedy jest większa ta pewność, że on się lepiej trzyma, prawda? Jeżeli na szerokości załóżmy czoła naszego, no jakieś tam kilku centymetrów, prawda? I jeżeli mamy taką właśnie przekazkę, taki otok dookoła, to jest fajna sprawa, bo to lepiej trzyma wtedy niż na takiej jakiejś cienkiej, prawda, obwódce, gdzie no też załóżmy ten beret się tam gdzieś naciągnie, ale on się już tak nie bardzo chce układać. A jednak tutaj właśnie, jeżeli jest ta otoczka taka, ten otok, więc on nam troszeczkę tak podnosi tą czapkę i dodaje takiego uroku. No jest to fajna sprawa. No polecam sobie po prostu, żeby Państwo mogli no, samemu sobie to wykonać. Można to robić no, przeróżnymi wzorami, prawda? Bo wiadomo, no ja tak jak wcześniej wspomniałam już w poprzednim filmiku, całość robiłam półsłupkami do pewnego momentu, gdzie zaczęłam robić słupkiem, z tego względu, że w tym momencie zaczynało być załamanie, gdzie po prostu słupek jest dłuższy i ta wódka jest luźniejsza i wtedy lepiej się ona po prostu załamuje, prawda? A jednak jak się robi półsłupkiem, to ta wełna jest bardziej zbita i jest sztywniejsza, wtedy jest problem właśnie z tym załamaniem. I w tym momencie, kiedy mam tutaj wyłożone na samym rancie, czyli tutaj, czyli na samym tym brzegu, zrobione dwa rzędy chyba, bodajże, dwa rzędy słupkami, i on wtedy, ta wełna się tutaj troszeczkę inaczej rozkłada, prawda? Jest taka, że ona się rozsuwa, że to rondo zaczyna inaczej się układać, prawda? Wtedy i jest troszeczkę jakby, no, lepiej, jest lepiej. No i coś takiego to jest, no taka czapka, no proszę, tak to wygląda z tej strony, o, super, i z tej tak. No tak jak mówię, po wypraniu na pewno wszystko się ułoży, jeżeli nie, można delikatnie to jeszcze farą przeciągnąć czaskiem, więc to wszystko się tak naprawdę dobrze ułoży, wyrówna i wszystko uważam, że będzie dobrze. No więc ja jeszcze sobie raz założę tą czapę, naciągnę ją troszeczkę tutaj naprzód, ale sobie wezmę ją, przełożę, ciągnę tak na tył. Otok naciągnę naprzód, a po prostu rondo samo sobie przeciągnę. No jest fajna sprawa, nie jest to za duże rondo, ale myślę, że wystarczająco tak jak dla mnie. No noszą olbrzymie takie czapy z takimi wiszącymi dużymi, prawda, no tymi po prostu, że tak, jak to ująć, no właśnie te berety z tymi takimi wielkimi czapami, prawda? Zwisającymi. No fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, myślę, że jest dobrze, myślę, że jest dobrze. No, tu jeszcze może jakby włosy były tak... O, no, super. Myślę, że czy w koku, czy w jakiejś innej fryzurze, czy kucyka załóżmy zwiążemy do tyłu i nałożymy berecik. No, kucyk może nam się tam zgubić, nie, może nie specjalnie, ale na przykład... No młode dziewczyny, tak jak co niektóre, no bardzo świetnie wyglądałyby na przykład warkoczyki, prawda? Czy jakieś tam kucyki i do tego taki berecik, prawda? O, coś takiego. Berecik. Albo na przykład, no tak jak mówię, no gdzieś tam za ucho wkładamy, prawda? Naciągamy tą czapkę tu, o fajnie. Grzywkę albo spinamy na łyso, naciągamy czapkę na czoło i też już jest dobrze, prawda?
Więc no tak to mniej więcej wygląda. I cóż ja jeszcze mogę Państwu powiedzieć? No to. No jest okej, okay, jest okej. Okay, jest okej. Okay. Myślę, że nie jest to źle, no, można to na bok fajnie przesunąć sobie w ten sposób, prawda? Gdzie to po prostu no, dodamy jakiegoś tam charakteru, uroku, czegoś tam, że ten berecik będzie taki śmieszny, prawda? I będzie po prostu bawił. Oprócz tego, że załóżmy da nam jakąś tam, będzie chronił przed jakimś tam zimnym przeziębieniem czy czymś tam, będzie mnie bawił. No więc jest fajnie tutaj. No, może być tak. Fajnie. Tak bym to jeszcze może raz naciągnęła na czoło i zobaczyła po prostu, jak to się ma, te moje włosy troszeczkę są takie męczące czasami, bo układają się niesfornie, a ja po prostu nie lubię tego. I czasami naprawdę nie mam ochoty ani nic robić przy nich, bo po prostu są niesforne. Dobra, teraz nakładam na czoło. O, no świetnie, tak nawet, no. No i tak jest brycik. No jest super, no jest super, świetnie, jestem zadowolona. Jest fajnie. No jest fajnie. Wprawdzie gdyby to rondo było większe, prawdopodobnie no wiadomo, że pole manewru byłoby większe, no bo wtedy jest ta szansa taką manipulacją, prawda? Ale nie, no jest dobrze, jest dobrze. Jest bardziej naciągnięte na czoło, gdy ja właśnie podniosę to gdzieś tam, o tak. No to też już jest fajnie, można to w dowolny sposób tam układać, przemieszczać, prawda? No, a może być tak. O, dobrze, jest fajnie. No, i tutaj czapka fajna na czoło. Jest rewelacyjnie. No. No i podoba mi się. Mam nadzieję, że Państwu też. No i co? Jest cool. Rozbawiłam Państwa dobrze. Będę kończyła. Ale jeszcze może powrócę do czegoś właśnie szydełkowania. Zdradzę Państwu tajemnicę, że właśnie przed chwilą też wzięłam się za szydełkowanie. No, nigdy swetra nie robiłam szydełkiem, więc to też dla mnie będzie czymś nowym z tego względu, że ja po prostu na drutach. Zawsze sweterki, czy jakiekolwiek bluzeczki, czy sukienki, czy skarpety, czy szaliki, czy rękawice wykonywałam zazwyczaj na drutach, więc swetr na szydełku to jest dla mnie nowością. To znaczy, to nie jest żadna sztuka, to nie jest nic trudnego dla mnie, ponieważ ja na szydełku też potrafię robić, więc nie jest problemem. Tylko chodzi o co? O technikę, jaką wykonuję, prawda? Czyli o szydełku, że po prostu swetr wykonuję po raz pierwszy na szydełku. Szydełkiem jest to kolor bardzo ładny, grafitowy, niebieski, właściwie no haber, nie haber. No ładny, taki grey bym nawet, nie grey, no jak to po angielsku, blue, nie blue. No też niebieski, ale inny odcień. No taki grafit może taki bardziej. No i właśnie w takim kolorze. Zaczęłam właśnie robić półsłupeczkami. No taki 3/4 długości, postaram się. Taki cieplejszy, tak żeby mi się po prostu biodra tu zmieściły, prawda? Więc no musiałam oddać sporo oczek, około 60. Też mi się wydawało, że to troszkę za dużo, ale jednak nie, bo gdzieś tam w tych biodrach troszeczkę mam, więc jeżeli tył zrobię szerszy, mogę troszeczkę węższy zrobić w przód, bo nawet tak powinno się zrobić. Więc o tych 5, czy tam załóżmy, no 5 oczek, czy kilka oczek mniej. No i właśnie jestem w trakcie dziergania tego, już zaczęłam, już mam nawet około chyba 4 cm, czy 5. No, 4 chyba. No i już jestem na tym etapie, więc no, ponieważ tak jak mówiłam Państwu, że robótki mnie po prostu rozluźniają, relaksują, co jeszcze, no, dodają mi jakiegoś tam
no, satysfakcję przede wszystkim też z tego, że no, to ja wykonałam, prawda? Więc no, myślę, że chyba nie będzie zły, nie? Chyba ten kolor też mi chyba będzie pasował, więc myślę, że ta czerwień i ten niebieski tutaj, no to będzie chyba dobrze. No, chyba będzie dobrze, myślę, że będzie dobrze. No, także no, będę w trakcie właśnie, jestem teraz robienia tego. Ach, no tak, przy okazji, jak już jestem z Państwem, właśnie tutaj otwieram poduszkę takich, mam nadzieję też, że dobrych czekoladek z orzechami, z pełnymi orzechami laskowymi. No, zaraz właśnie otworzę i spróbuję, czy po prostu tak są apetyczne i smaczne, jak wyglądają, więc... Bo jak to wiadomo, żeby przychęcić, zachęcić klienta i prawda, więc co robimy? No, używamy różnych też trików, prawda? No, więc na przykład opakowanie też jest bardzo ważną sprawą. Z tego względu, że bardzo dobrze wpływa na też na jakość towaru to raz. Poza tym na zbyt, prawda? Czyli przyciąga oko klienta, jak już klienta przyciągnie i opakowanie samo, na którym w ten sposób, bądź podobny, inny, prawda, jest pokazany, załóżmy, dany produkt. Po prostu, więc od razu chcemy to kupić, prawda? Bo to tak zachęcająco jest zrobione i to zdjęcie, czy ten dany rysunek, czy to opakowanie jest w ten sposób zrobiony, że po prostu nie potrafimy się temu oprzeć, tak jak na przykład ja. Więc jak zobaczyłam to, no rzuciłam się tak oko, kolorystyka raz i poza tym, no orzechy, uwielbiam orzechy, więc w każdej postaci, czy to są mielone, czy to są w całości, czy to są w cieście, czy to są w jakimś tam w czekoladkach, czy to załóżmy, no w czymkolwiek, czy nawet same łuskane, czy niełuskane. Uwielbiam orzech. Więc jeżeli zobaczyłam coś takiego i jeszcze takie piękne, laskowe orzechy, to laskowe chyba bodajże są, tak wyglądają na laskowe, więc nie po prostu nie zdołałam się oprzeć temu, no musiałam to po prostu kupić. No i tak to mniej więcej działa w handlu, prawda? Więc o co chodzi? No opakowanie jest bardzo ważne, bo naprawdę rzutuje na zbyt, na potencjalnego klienta, który no, prawdopodobnie nabędzie daną rzecz, bo go przyciągnie to, prawda? Przyciągnie jego uwagę. No, więc to tyle może. Na dzisiaj zakończę już. Nie będę się wywodziła za bardzo. Zresztą Państwo też prawdopodobnie no, rozumiecie pewne sprawy i też na ten temat coś wiecie, więc ja nie będę się tutaj wywodziła. Wiemy, na czym to wszystko polega, prawda? Że używa się różnych tam sposobów na to, żeby przyciągnąć tego klienta, że są promocje, że coś tam, no a że opakowanie piękne, bo coś, prawda? I w ten sposób wyzbywamy się towaru ze sklepu, który zalega na bok. No więc w zasadzie o to chodzi, prawda? Żeby sprzedawać i żeby to się kręciło, żeby można było nadal produkować i żeby można było, żeby ludzie, którzy załóżmy, pracują w danych fabrykach, czy w jakichś tam przedsiębiorstwach innych, żeby mieli po prostu tą pracę, no bo jak nie będzie zbytu na towar, no to po co mi pracownik, no bo ja nie będę robiła tego, żeby robić jakieś zapasy, prawda? No bo na co mi te zapasy są, do czego potrzebne? Po to, żeby to wyrzucić czasem, terminy ważności są, prawda? Są jakieś tam inne sprawy, więc to wszystko po prostu jest no istotne, prawda? No więc wszystko składa się na całość, wszystko, te wszystkie triki handlowe, wszystkie promocje, czy jakiekolwiek inne rzeczy, to wszystko składa się na zbyt i na handel. A żeby on był, no to trzeba nadal produkować, ale żeby produkować, więc trzeba to sprzedawać. No i to jest koło zamknięte, prawda? I jedno od drugiego jest po prostu zależne. Tak więc zachęcam, zapraszam na shopping i po prostu kupujemy czekoladki. No nie tylko oczywiście, prawda? Bo oprócz czekoladek musimy jeszcze inne rzeczy spożywać, więc... Ale zachęcam. Odrobina słodyczy na pewno nam nie zaszkodzi, a przeciwnie pomoże, bo no, czekolada jest bardzo też zdrowa.
prawda? Poza tym orzechy, no też, winy też. Więc ja będę już spać nie żegnała. Ja sobie wyjmę tą czekoladkę jedną tutaj. No proszę, przepięknie jest opakowana, przepięknie, proszę zobaczyć. Seledynowy kolor, taki no naprawdę taki typowo i wiosenny, i letni, prawda? No pięknie się to prezentuje, naprawdę i zaraz otworzę właśnie i spróbuję tą czekoladkę, jak ona mi będzie smakowała. Ale podejrzewam, że jest smaczna, bo ja już widzę, że jest smaczna, bo orzechy. Bo orzechy. Więc ja już się zabieram za otwieranie tego. No i w tym momencie co? Właśnie otworzyłam. I co ja widzę? No przepiękną czekoladkę. Taką. No i spróbuję ją po prostu zjeść. No fantastyczna. Jest ten orzech. No pyszna. Rewelacja. No wspaniała rzecz. Zachęcam i polecam. Dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam do następnego spotkania. Bye.